Gremium Pontyfikatu. Człowiek jest gościnny, jest to jest
Niemcom dadzą teraz
teraz powiedzieć, że to jest ten Holokaust, kryza, Holokaust, a Europa, proszę Państwa, jaki ma zły PR, bardzo zły PR. Teraz każdy boi się o zły PR. Dlaczego? Dlaczego? No, na przykład jestem w Tesco Extra, proszę Państwa, to są ostatnie nasze komentarze, najnowsze. Proszę oglądać, teraz jest na Elhof, youtube.com, Elhof Art 2000, youtube.com i Blue Art 2000, youtube.com. Jak na dzisiaj, 11 grudnia 2017 roku. I proszę to przeglądać w komentarzach. Proszę Państwa, że Tesco Extra, fajne, super, wspaniałe, a tam jest Tesco Łapsiło. Tak, Łapsiło. No przecież zatrudniony pieniądze dostaje Łapsiło z ochrony. I tak, proszę Państwa, pochylony, dwumetrowy, nie sprecyzowana jest jego twarz, bo to takie twarze mają niektórzy, że nie wiadomo kto, nie wiadomo co, żeby nikt tego nie widział, pomimo że kamer tysiące, albo to do tego podobny, albo to do tamtego podobny, do tego kogoś czy tamtego kogoś gdzieś tam w Anglo-Ameryce Białystok, do kogoś w Poznaniu podobny, do kogoś w Gdańsku, w Krakowie, ale że to jakby nie jest on. Że szuka, przyszedł taki chłopczyk niepełnosprawny, wziął wafelka, ja to tak przykładowo tylko mówię, a on go chwycił, policję wezwał, on będzie miał dobrą opinię, że dobry ochroniarz, że łapie, a tu się trafił, proszę Państwa, taki koń, jak to mówią, trojański chłopczyk, niepełnosprawny, no, dlaczego nie ruszać tego chłopczyka, no bo to sklep nie zbiednieje, skoro oni tak wyrzucają na śmieci mnóstwo różnych rzeczy, a tutaj, wiesz, jak to ci faryzeusze robią zbigły, no to tak, to jest jeden, proszę Państwa, jest jeden łapciuch, taki ochroniarz, było dobrze, ale w końcu zatrudnili łapciucha, Tesco Extra na Górczewskim. Jaki numer, to ja nawet nie powiem, czy 212, czy jakoś tak. Raz prezydentem Dudą, który, no, bo tam wcześniej na Górczewskiej to jest oszoł, Wola Targ. Też ma bardzo złą opinię, bo od tego czasu przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina była wystawa na temat w ogóle Chin, żeby z Chinami nie współpracować. I skoro oszoł Wola Targ współpracuje z Chinami, które torturują ludzi w więzieniach, no to samo, co i przecież katolicy w wiekach średnich, czyli średniowieczu i jeszcze wcześniej. No bo skoro oni mówią, że oni zawsze byli katolikami, no to przecież taką opinię będą mieć, prawda? Świadkowie Jehowy mówią, że było odstępstwo od prawdziwego chrystianizmu, że w III, IV wiekach naśladowcy Chrystusa nie byli, nie żyli. Słowa Bożego nie głosili, co się zgadza w najmniejszym szczególe, i palono ludzi, mordowano, za czytanie Pisma Świętego dręczono, ręce obcinano, nogi obcinano, na stosie palono. Nawet kiedyś się w Anglo-Ameryce Białystok, no bo tutaj to, czy tutaj Szeligowska, czy tam na Pradze Południe Gdańska, czy na Wymowie Woli, proszę Państwa, Górczewska, no to nie było takiej wystawy narzędzie tortur średniowiecznych, a w Anglo-Ameryce Białystok była wystawa, była, na którą nie poszłam, bo nawet nie chciałam, chociaż mogłam na wernisaż pójść, a tam były bilety po 40, po 60 zł. Nie chciałam żadnych tortur widzieć, bo to jak komuś paznokcie wyrywają, okropny ból. Oj, nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. Okropny ból. Narzędzia tortur średniowiecznych. Coś okropnego. No i to robił Kościół katolicki. No to co my się mamy dziwić, że Kościół katolicki, że Pius XII z ramienia Kościoła katolickiego, to było
może tak nie za bardzo oficjalnie, półoficjalnie, ale to potem wyszło, to Wrocławiu Hitlera i Mussolini nie wojska niemieckie. Prezydent Andrzej Duda uznał za decyzję nowego premiera o niezmienianiu poszczególnych ministrów. Spod kobiercy krzyżackich tradycji, którą też w antykwariacie zobaczyłam przez przypadek, do którego to antykwariatu mój braciszek zaniósł książki mojej spółki prosto, jak ogłosiła na Angliamerica. A w Angliamerice nie jest tak pomyślona. Misjonarka może nam też głosić. Wszelkie jest ten sam diabeł, wszelkie jest to samo zło. A żeby palić Biblię na stosie, to chyba tylko robotnie było. I dlatego Hindusi powiedzieli, nie chcemy waszej Biblii w ogóle, no bo z punktu widzenia katolicyzmu, jak się patrzy na Biblię, to jest coś okropnego, oni tej Biblii wcale nie głoszą, a jak głoszą, to się przewracają, tam mają gwiazdki w Biblii tysiąclecia, o której się mówi, że jest to Biblia. Tysiąca pomyłek, tysiąca pomyłek, tak? Wydanie drugie, bo najlepsze, bo wszędzie było Jachwę. No to w tych wydaniach kolejnych, tam czwartym, to wcale nie było Jachwę. Było pan, że aż jest głupota w psalmie 110. Rzekł pan panu swemu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje. Berło mocy ześlę panu z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół twoich. Także widzicie państwo, ludzie nie znają podstaw, bo tam jest pan panu, to nie może być masło maślane. Rzekł Jehowa panu swemu Jezusowi, rzekł Jachwę. I tak samo jest z tą modlitwą. Ola Boga, że papież Franciszek poprawił modlitwę Ojcze Nasz. Ja mówię w ogóle, jaki jest fatalnie zły stosunek do tej modlitwy Ojcze Nasz, że nikt nie rozumie z tej modlitwy. Co z tego, że oni powtarzają setki razy, a papież ją poprawia, jak oni nie mają pojęcia, o czym tam jest mowa. Bo jeżeli oni usunęli imię Boże Jachwę z Pisma Świętego, prowadzili pan, a przecież Jehowa w sensie fenomenologicznym znaczy ten, który powoduje, że się staje, czyli że ten Bóg jest wielki, że ten Bóg jest piękny i proszę państwa, ten, który powoduje, że się staje, ma zaniżenie dla ludzi, to do usunięcia zła z powierzchni ziemi, a ludzie wcale się nie muszą wybierać gdzieś tam w kosmos, jak to Janek Witek szukał dla siebie statku kosmicznego, albo ludzi takich szukał nordyckich o głosie blond, że wszyscy będą jak mężczyźni, bo kochał mężczyzn, o czym sama ta psychiczna wiceprezesowa spółdzielni Sław Skórska też jako współpracowniczka w czym? W złym. No, mafia reprywatyzacyjna. No, teraz oni dopiero doszli, prawda? Mafia reprywatyzacyjna. Zabieranie ludziom mieszkań, potem sprzedawanie, no jakieś korzyści miała, przepraszam bardzo. Lipska, sytuacja Lipska mówi, no kożuch to na pewno dostała, futro to na pewno z norek, no ten kożuch to jeszcze jest, ale futro z norek od tego borsuka, bo to przecież są, jak to Janek Witek mówił, że tutaj na Bemowie mieszkają komornicy i że te mordy są okropne tych komorników i co jest na to jedno żydowska. Ja mówię, Janek Witek, uspokój się. No jak to, że komornicy i że morda żydowska? Mówi, ja się bardzo dobrze znam. Oczywiście Janek Witek, jak od dziecka, to miał kolegów, koleżanki Żydów i bardzo ich lubił. No ale potem, jak zaczął dociekać w internecie i to on jako ekonomista, słynny ekonomista, to chyba głupi, zaczął mi to wszystko wyjaśniać. Janek Maciejczyk, zaczął mi to wszystko wyjaśniać. A ja, no, przyjechałem niedawno do Anglo-Ameryki, Białystok, z tym, że tam to już nic nie mówił tam o tym, czy tak może tak to, dobrze taką bajkę mówił. A było, we wszystkich kierunkach, mówi, że Żydzi to beczkę z góry puszczają ponawijane, że tak powiem, gwoździe do wewnątrz, tam jakieś dziecko rzucą na pastwę losu i krew ściekała w miarę, gdy beczka tak turlała się z góry. Kiedyś
PR, młodą, świeżą krew. Tak, tutaj mamy dyrektor, która skąpała się. My ugodził, że to prawdopodobnie pomoże, doda jej wigoru młodości. Konsekwencji, entuzjazmu. Szał, ciał. No to jest jakaś taka głupota, że ludzie są przez wierzą Marynę Rodowicz, wierzą Matkę Boską, czyli wyssaną kobietę a la Bóg. Jachwę nikt nie wierzy, tylko przecież trzeba było w III, IV wieku do tego wracą konsekwentnie i z uporem maniaka zamienić głowa w kobietę. Matko Boska, Częstochowska, Ostrobramska. Zgubimy się na dnach. Kobietę. Pana Boga zamienili w kobietę. No i co ty na to? Co się tak mówi? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W tym przypadku prawie 7 minut. Mam tu czynienie z osobami. Komisja weryfikacyjna ujawniła de facto i sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Nowokowskiego 16 w 2003 roku. Część praw do tej nieruchomości odziedziczyli mąż i rodzina prezydent Warszawy. Jest publikowany dotąd dokument i wyrażę akt przekazania własności budynku przez prawdziwych właścicieli. Był sfałszowany i że wiedział o tym że ja mam się spotkać. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Masążek. Ujawnione dokumenty to wyrok sądu skazującego Leona Kalinowskiego za fałszerstwo aktu własności kamienic przy Nowokowskiego 16 i dotyczące sprawy zeznania Romana Kamskiego, czyli wuja Andrzeja Walca. W ocenie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego zebrane dowody nie pozostawiają słów. Nie ma żadnych wątpliwości, że pan Roman Kamski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze. W związku z powyższym cała linia i cała transakcja powinna być nieważna. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy Roman Kamski powiedział o oszustwie swojej najbliższej rodzinie? Andrzej Walc zapewniał w czasie rozprawy przed Komisją Weryfikacyjną, że nic o tym nie wiedział. Jan Mosiński z innego zdania. Sam Roman Kamski na pewno dzielił się tą wiedzą podczas spotkań świątecznych z rodziną Walców. Innej możliwości nie ma. Można też przyjąć pewnego rodzaju przypuszczenie, że rozpaczliwe przeglądanie akt przez Hannę Gronkiewicz-Walc, która zażądała dostarczenia wszelkich dokumentów, które są w zasobie warszawskiego ratusza, być może było spowodowane tym, że ta wiedza była już jak gorący kartofel. A Hanna Gronkiewicz-Walc mogła chcieć go zamieść pod dywan. Jeżeli nawet tak nie było, to i tak stołeczny ratusz nie popisał się w sprawie Nowokowskiego. Paweł Rabiej z Nowoczesnej uważa, że zabrakło przede wszystkim dociekliwości. Tej dociekliwości zabrakło do tej pory w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w szukaniu dokumentów. Dzięki tej dociekliwości mamy w tej chwili szansę rozwikłania tej sprawy po wielu, wielu latach i odnalezienia wszystkich elementów układanki dotyczącej Nowokowskiego 16. Kolejnym elementem jest wątek, o którym wspominał Sebastian Kaleta. Chodzi o powojenną działalność Romana Kamskiego. Wiele wskazuje na to, że w bardzo krótkim okresie po zawarciu umowy z Kalinowskim poważnie zadłużył kamienicę, co oczywiście nie przeszkodziło mu w tym, by starać się o jej zwrot 50 lat później. Na tym zwrocie skorzystał Andrzej Walc i jego rodzina. Szacuje się, że na transakcji zarobił 5 milionów złotych. Komisja weryfikacyjna i jej przewodniczący mogą się domagać zwrotu. Problem polega na tym, że my mieliśmy tutaj przesłuchiwane osoby, których rodziny mieszkały w tej kamienicy od 1910 roku. Pana rodzina nie mieszkała tam nawet minuty, a wy dostaliście pod nich spadkobranie, a oni zostali wyrzuceni do piwnic. Dlatego pytam pod kątem czysto moralno-etycznym. Czy pan uważa, że w związku z tym, gdyby to ponad wszelką wątpliwość zostało wyjaśnione, czy należałoby te pieniądze oddać, czy nie? Jeżeli otrzymam taką decyzję administracyjną, tak. Zadeklarował ostatnio Andrzej Walc. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24.
Dobry Państwu, dzień dobry, panie ministrze, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sterczyk. Dzień dobry. Właśnie ta kwestia, panie ministrze, niech narzucona na temat rozmowy. Dlaczego nie możemy o kulturze tutaj wysokiej rozmawiać, albo o twórczej korekcji? Skoro jest twórczość, to chyba i kultura, prawda? Zawsze jestem otwarty, rozumiem, że pan chce rozmawiać o twórczości politycznej. Chyba każdy chce i każdy te pytania sobie zadaje. Czego dziś doświadczymy po godzinie 17? Powołania nowego rządu z nowym premierem i w ramach którego pan premier chce pracować. Ten skład będzie się różnił od tego składu, z którym chciała pracować pani. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, sam za zainteresowaniem czekam na tę decyzję. Wiadomo, że ona była też uzgadniana z kierownictwem środowiska politycznego całego, więc dowiemy się o 17 już za 45 minut. Ale wcześniej również o ten temat rozmawiano, a właściwie rozmawiali ze sobą panowie. Pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Jarosław Kaczyński. No tak, bo prezydent potem musi ten skład zaprzysiąc i tutaj też ma istotne coś do powiedzenia w tej sprawie, więc o 17 ta uroczystość wykaże, jaki jest skład Mateusza Morawieckiego. Dobrze, bo oni przez mnie panowie rozmawiali już ze sobą wtedy na temat zmian w rządzie podczas ustaw, a właściwie projektów ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Nie byłem uczestnikiem tych spotkań. Ja też nie, ale wie pan, czego się człowiek nie dotknie, to czyta. Nie deflektujemy się na to. Na pewno najważniejsi politycy w kraju wymieniają się informacjami o tym, jakie mają plany, bo to jest istotne, żeby współpracować. Jest współpraca? Jest współpraca. Ta sprawa związana z ustawami sądowymi KRS i Sąd Najwyższy, zawetowana przez pana prezydenta, została rozwiązana, jednak ta kompromisowa rozmowa, która trwała dosyć długo na ten temat, doprowadziła jednak do ostatecznego kształtu tych ustaw i uchwalenia w Sejmie. Jeszcze przed nami Senat, ale on się zbiera w tym tygodniu, więc jest szansa, że ta część reformy wymiaru sprawiedliwości spotka się z podpisem ostatecznym pana prezydenta i będziemy jeszcze w tym roku tę część reformy wymiaru sprawiedliwości mieć, nie będzie mieć załatwioną. A mówię o tym dlatego, że to przecież nie koniec. Już Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło kolejne inicjatywy legislacyjne związane z reformą procedur działania sądów, czyli tej największej bolączki, którą ludzie doświadczają, czyli długotrwałości postępowań. A nawet bardziej przewlekłości niż długotrwałości. Panie ministrze, co dalej? Co dalej? Realizacja kolejnych zadań przed rządem stojących. A zapytam jak zupełnie prywatnie. Jest panu przykro, że pani premier Szydło została odwołana? Na pewno to nie jest łatwa sytuacja osobista dla wybitnego polityka, jaką okazała się jest. Pani premier Beata Szydło, ale bardzo się cieszę z tego, że po pierwsze udowodniliśmy, że wytworzyliśmy taką kulturę polityczną w naszym środowisku politycznym w Zjednoczonej Prawicy, że się udowadniamy, że nie sprawy ambicjonalne, nie sprawy personalne są najważniejsze, tylko zadania i misja do wypełnienia, a tych zadań i misji, które się określa, dopasowuje się personalia. Na nikogo się nie obraża, nikt nie robi rozłamów, nikt nie trzaska drzwiami, tylko umawiamy się na dalszą współpracę. I ja się bardzo cieszę, że prawdopodobnie, bo też musiałem dzisiaj dokument o dymisji podpisać i czekam na nową nominację w Nowym Rządzie ewentualną, że nie będzie. Liczę na to, że będzie oczywiście, że na 17, że prawdopodobnie z niego się pan odbiera. Nie, bo tam idą ministrowie konstytucyjni, głównie jeszcze wiceministrowie. I prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że będę mógł dalej pracować i z panem premierem Mateuszem Morawieckim i, co dla mnie też ważne, z panią premier Beatą Szydło. Bardzo sobie tę współpracę z ostatnich 2 lat cenię. Panie ministrze, pan również bardzo dużo czyta. Czyta pan, że będą zmiany albo resorty, które ewentualnie mogą zmienić kierownictwo. Pan obstawiał po który lat? Nie, w spekulacje i tak mnie pan nie wpuści. Nie chcę spekulować. Nie, bo to jest bardzo niezręczna sytuacja. A krąży chociaż jakaś taka wiedza, ilu ministrów dzisiaj może się pożegnać z rządem? Jestem członkiem tego rządu i po prostu nawet mi nie wypada, nawet gdybym jakąś wiedzę miał, uprzedzać fakty, które mamy wszyscy poznać wskutek zaprzysiężenia w pałacu prezydenckim. No to podnieśmy ciśnienie niektórym ministrom, którzy nas słuchają tej. Przynajmniej jeden minister stracić nie posad. Jestem od tego, panie redaktorze. Może też powiedzmy tak, żeby podnieść jeszcze bardziej. Ja spekulacje doskonale rozumiem, bo sam kiedyś byłem dziennikarzem i wiem, że to
są jedne z najciekawszych tematów, którymi media żyją, właśnie spekulacje personalne. No tak, ale zgodnie z tymi spekulacjami to szefem rządu, na czele rządu miał stanąć się Jarosław Kaczyński. A nie stanął. Tego tak, bardzo chciała Platforma. Taka jest decyzja... Marzenie Platformy się nie ziści. Taka jest decyzia samego Jarosława Kaczyńskiego i zbiorowej mądrości mojego środowiska politycznego, która to zbiorowa mądrość w postaci konkretnych organów działających w partii się zbierała. Komitetu politycznego, prezydium zarządu partii, samego zarządu partii. I wypracowano taką formułę. Natomiast rzeczywiście, jeśli pan zwrócił uwagę na to, że spekulowano, czy proszono, żeby prezes Jarosław Kaczyński został premierem, to mieliśmy chyba najbardziej ciekawą sytuację pod względem intelektualnym kilka dni temu w Sejmie, kiedy konstruktywnego nieufności prezentował kandydat na premiera Grzegorz Schetyna. Bardzo chciał zostać premierem i miał przedstawiać argumenty, dlaczego to on będzie lepszym premierem niż ktokolwiek z obozu Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie w czasie tego przemówienia apelował o to, żeby premierem został Jarosław Kaczyński. No z takim wygibasem intelektualnym to chyba w żadnym kraju demokratycznym nie mieliśmy ostatnio do czynienia. Ale to też świadczy o kondycji intelektualnej czołowej partii opozycyjnej. I tu była mowa o Platformie Obywatelskiej. Jest jeszcze takie ugrupowanie, również w opozycji do PiS, nazywa się Nowoczesna. Jest przedstawicielką tego ugrupowania. Dane panu było ostatnio w jednym pomieszczeniu siedzieć. Mówi pan o audycji w Polsat News i w Radiu Z, czyli śniadanie niedzielne. No tak, miałem okazję. I pani poseł, jak zwykle zresztą w Sejmie też wykazuje się takim temperamentem. Mówi pan pani poseł Szerzyn-Bielgos, Nini z poważną polityką, tak bym to określił. Jarosław Kaczyński jest tchórzem, czy jest? Szerzyna Jelska żyzna. Życiorys Jarosława Kaczyńskiego, życiorys polityczny, życiorys jeszcze z czasów opozycji demokratycznej PRL-owskiej. Odważne działanie w Komitecie Obrony Robotników, podróże na prowincję, miejsca, gdzie naprawdę można było solidnie oberwać, gdzie prześladowano robotników, a Jarosław Kaczyński jako prawnik do nich z pomocą. Całą historię też lat 80. No i później to odważne też prezentowanie własnych opinii, poglądów w wolnej Polsce, które bardzo często szły pod prąd establishmentu III RP i różnym stereotypom na temat polskiej rzeczywistości. To jest bardzo odważny polityk. Marzyła się opozycji tej totalnej, powtórka z 2007 roku. Czyli Jarosław Kaczyński na czele rządu teraz być może przyspieszony. Jarosław Kaczyński był bardzo dobrym premierem w latach 2006-2007 i zwracam uwagę na to, że wówczas po roku premierostwa Prawo i Sprawiedliwość uzyskało o 7% lepszy wynik niż w roku 2005, kiedy wygrało wybory. Ale niestety, jak pewne wzmożenie, które udało się przeciwko nam, które udało się wytworzyć ówczesnej Platformy Obywatelskiej, oznaczało, że oni dostali jeszcze więcej, więc wtedy te wybory przegraliśmy. Ale nie jest tak, że bilansem rządów Jarosława Kaczyńskiego było nasze osłabienie, wręcz przeciwnie. Nie byliśmy jeszcze mocniejsi niż w 2005 roku, ale niestety okazało się, że Platforma była jeszcze mocniejsza od nas. A po tych dzisiejszych zmianach, jacy będziecie? Mam nadzieję, że różne wątpliwości, które oczywiście dostrzegam w naszym elektoracie związane z tą zmianą na stanowisku premiera, bardzo szybko się rozwijają wskutek pokazania, że po pierwsze współpracujemy solidarnie. Pani premier Beata Szydło jest w rządzie, jest istotną osobą w tym rządzie, jest wicepremierem. I agenda, którą wykonujemy, działań na kolejne dwa lata, jest realizowana przez premiera Mateusza Morawieckiego i że to miało sens, że ta część elektoratu, która wątpi, zrozumie, że to miało sens. I że to nas wzmocni. Nie chce pan minister zdać się obradańczycy, którzy ministrowie mogą być niespokojni po godzinie 17. Być może już będą spokojni po tej decyzji. Może chociaż kto będzie rzecznikiem rządu. No to jest jednak decyzja pana premiera. No w kancelarii premiera rzecznik rządu pracuje i musi mieć osobę blisko sobie i będzie o tym decydował on. Kto to może być? Zobaczymy. Ja rozpoczę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za usłyszenie. Powtórka programu. Debata dnia. Piotr
Wąs, dzień dobry, rozpoczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Dziś standardowa, ponieważ mamy poniedziałkowy dostaw gości. Po mojej lewej stronie Tomasz Walczyk, Super Express. Dzień dobry. A po mojej prawej stronie Wojciech Wodanowski, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, witam panów serdecznie. Ta przemiana nie jest standardowa. O tyle, o ile równolegle obserwujemy to, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim. Tam punktualnie o 17, a więc już 6 minut temu miało rozpocząć się powołanie nowego rządu, nowego premiera Mateusza Morawieckiego. To na razie się opóźnia. Ministrów jeszcze nie widać. Widać między innymi rzecznika rządu, za chwilę chyba byłego, i rzecznika rządu Rafała Bochenka. Wszyscy powoli ustawiają się i czekają na ministrów, którzy w Pałacu Prezydenckim już są. I ta uroczystość zapewne za chwilę się rozpocznie. W czwartkowe popołudnie jeden z naszych gości, Mikołaj Wójcik z Faktu, przewidział właściwie idealnie, jak będzie wyglądała rekonstrukcja rządu, kto będzie premierem, kiedy będzie expose, że jutro, a dzisiaj za przysiężenie. Ten scenariusz się spełnia. Chciałem zapytać o informacje panów na temat tego, jak może będzie zmiana w rządzie. I jeszcze dzisiaj, nie mówię na razie o styczniu, Wojciech Bramowski na początek. Lepiej nie typować, bo za chwilę się okazało, nic nie wiemy. A tak właśnie, to 10 chodzi o duże zmiany, 3-4 ministrów, 5 się mówi z kompletem prasowym. Tak naprawdę ta zmiana będzie ciurkać trochę po nowym, po świętach Bożego Narodzenia, trochę po nowym roku. Mieliśmy te najbardziej takie spektakularne, ale te najważniejsze mówią, że to liczymy to o nich, w sensie kolejności. No jest ważne, no uzasadnione doświadczeniem wymiany premiera próbuje się też typować na samy. Z Wojtkiem też się zastanawialiśmy, czy pani premier odejdzie, nie odejdzie. Obstawialiśmy, że to jednak byłby niezbyt mądry ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Dokonało się. Trudno teraz rozstrzygnąć, jakie tam przeważają opinie samej Prawa i Sprawiedliwości na temat tego, kto powinien odejść, kto powinien zostać. To się co minutę w zasadzie zmienia. Tak, zmiany miały być kosmetyczne. Dzisiaj potem okazało się nieoficjalnie, że jednak będą o wiele głębsze niż mówiono wcześniej. Nieoficjalnie, to też jest informacja nieoficjalna, oficjalnych czegoś jeszcze nie ma. Dwie kandydatury są pewne, że na razie zostaną. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski był zawezwany z Brukseli, miał pojawić się wieczorem w Polsce, pojawi się już lada moment w Pałacu Prezydenckim. Telefon od premiera Mateusza Morawieckiego, proszę wracać na zaprzysiężenie, czyli będzie w składzie rządu na razie do stycznia. I jeszcze pewne swojego stanowiska oficjalnie, to już przyznał przed dziennikarzami, jest Jarosław Gowin, wicepremier, mówi, że też dostał zaproszenie na 17 i raczej nie jako osoba towarzysząca. Na pewno się spodziewać, żeby Jarosława Gowina, będącego szefem koalicyjnego porozumienia, ktoś chciał usuwać z rządu, bo to oznaczało przerwanie tej koalicji. Z tego też względu może być pewnie, że Zbigniew Ziobro pozostanie ministrem sprawiedliwości. No i co? I tak ja przewiduję, bo już mówię tu o panie Macierewiczu, że prędzej czy później odejdzie. Na pewno, czy na pewno, tak na zdrowy chłopski rozum wydawałoby się, że jako jeden z tych ludzi, którzy, którzy mają swój elektorat w Prawie i Sprawiedliwości, jako człowiek, który gdzieś jest tam koncesją na rzecz ojca Tadeusza Rydzyka, no też jest raczej elementem tego rządu, który nie powinien zostać zrekonstruowany, ale mówię, w ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że tak zaskakiwać, więc kto wie, dzisiaj się prawie założyłem. O co? O właśnie o stanowisko raz. Stanowisko, tak, panie Macierewicza. I tak z początku byłem przekonany, że ten zakład pewnie bym wygrał, ale po tych informacjach, które gdzieś tam się w ciągu dnia pojawiały, już stwierdziłem, że może dobrze, że się nie założyłem, bo powinien się ulestować dosyć mocno. Po artykule w Fakcie Mikołaja Wójcika, który właśnie pisze o takim scenariuszu na razie, tak, ale w nowym rządzie w styczniu na pewno nie, bo nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o odwołaniu Antoniego Macierewicza. Dodam, że minister Gomek był gościem Sygnału Dnia i mówi dzisiaj, że bardzo się cieszy w związku z powołaniem nowego rządu, chociaż nie mówi jeszcze więcej ani o godzinie, ani o terminie, ani o swojej rodzinie na tym rządzie. Wojciech Bramowski, to czy są wojny z ministrem Macierewiczem, często powielając plotki Tomasza Piątkę jako fakty. Prawie miasto by było ostrożne co do spekulacji faktu na temat przyszłości Antoniego Macierewicza, chociaż oczywiście dymisja Antoniego Macierewicza mówi się od dłuższego czasu. W gronie polityków Nowogrodzkiej pojawiła się taka informacja, że mógł zastąpić Michał Dworczyk. W otoczeniu ministra Macierewicza mówi się, że Michał Dworczyk sprawa bardzo by nie chciał jeszcze urzędzenia gotowego do takiej roli, no ale jeżeli partia mu nakaże, to rzeczywiście takiej roli by się pewnie podjął. Byłaby to zmiana tak naprawdę pozorna, bo Michał Dworczyk kontynuowałby tak naprawdę politykę Antoniego Macierewicza, będąc jego zaufanym człowiekiem, a jednocześnie człowiekiem, którego ceni i lubi Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda. Ale też myślę, że nie spodziewałbym się tej zmiany Antoniego Macierewicza dzisiaj i raczej nie w grudniu, jeżeli już to w dalszej kolejności. I ja, przecież mówiąc, nie widzę powodu, by Antoniego Macierewicza musiał
Poczekajmy w takim razie do momentu, aż ministrowie pojawią się w dużej sali Pałacu Prezydenckiego. 11 po 17 wciąż ich nie ma. Na razie nie wiemy dlaczego, poczekajmy. A czy panowie w tym czasie od czwartkowego wieczoru, a właściwie też od piątkowego, kiedy stało się to już oficjalne, zrozumieli panowie narrację Prawa i Sprawiedliwości, powody, dla których premier został dokonany, bo Prawo i Sprawiedliwość, Beata Mazurek mówiła, uczestniczka partii, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby wyborcom tę zmianę wytłumaczyć, jak to idzie panu. Na razie idzie to chyba opornie, bo coś się za granicą zmieniło, takiego znamiącego światowca wtedy premiera, to już wydaje się mało przekonujące. A jeżeli to rzeczywiście jest prawda i dało, motywowało Prawo i Sprawiedliwość, to przyznam szczerze, że jest to swego rodzaju przyznanie racji krytykom Prawa i Sprawiedliwości, że w kwestiach polityki zagranicznej, zwłaszcza w polityce europejskiej, zapędzili się w kozie rogu, trzeba z tego koziego rogu się jakoś wyplątać i być może Mateusz Morawiecki byłby w stanie to zrobić. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo to chyba pozostanie na zawsze już tajemnicą Jarosława Kaczyńskiego i najbliższego otoczenia, czemuż popularna przecież Beata Szydło w takim stylu musiała pożegnać się z fotelem premiera. Może za bardzo popularna, jak pisze Piotr Zaręba, publicysta tygodnika sieci i Polski The Times. To też byłoby dość karkołowe ze strony Tomek Zdrowiecki-Stałeś. Mówmy się, że Beata Szydło w czasie swojego premierowania i zyskiwania popularności w społeczeństwie raczej nie zbudowała w siebie jakiegoś zaplecza politycznego, które miałoby komukolwiek tam zagrozić na najwyższych stanowiskach Prawa i Sprawiedliwości. Ale kto wie, no to te partyjne rozgrywki są tak skomplikowane czasami, że ciężko się rozeznać i nawet logiczne argumenty nie zawsze mają rację bytu i nie zawsze ta logika jest niestety w tych partyjnych wojnach elementem, który przecytuje o tym, co się dzieje. Wojciech Wronowski do pana przekonanego trafiają te argumenty Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej narracji tłumaczenia Polaków, co się stało. Ta narracja jest wzajemnie sprzeczna. Tego razu słyszeliśmy od pani Beaty Mazurek, odpowiedzialnej, który uporządkuje politykę zagraniczną, z kolei z grona samego PiSu podał informacje o konfliktach w rządzie, które są podobno bardzo silne i z którymi pani premier Beata Szydło sobie nie radziła. Tą narrację często spinowała ludzie Gowina, który jest pamięta jeden z głównych tak naprawdę maherów tej rekonstrukcji rządu, człowiek, który wychodził na konferencję prasową i mówił o dobrej i wspaniałej Beacie Szydło, a jednocześnie wiemy, że Obrowski naciskał bardzo mocno, żeby wstąpić ją właśnie Morawiecki. Ministrowie właśnie wchodzą już, tak, jest i minister Mariusz Błaszczak, Jan Macierewicz, szef Polski Dyplomacji, Piotr Walczykowski, Zbigniew Ziobro, zaraz się zajmujecie, żeby być może tylko pozory, bo niektórzy wchodzili z delikatnym uśmiechem, chociaż takiego uśmiechu nie widzę. On właśnie na twarzy Mariusza Błaszczaka widać delikatny uśmiech, ale Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, raczej zamyślony, podobnie minister środowiska, minister rodziny, rolnictwa, edukacji i infrastruktury Andrzej Adamczyk, też raczej zamyślony. Ta procedura będzie przebiegała dosyć długo, jak pamiętamy, sprzed 2 lat. Przypomnę tylko, że w tej chwili będą takie uroczyste ich wyzwania za przysiężenie nowego premiera, który odbierze aktę powołania, złoży przysięgę, a potem tej przysięgi dokonają poszczególni ministrowie w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Będą odbierać dokumenty i powołanie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, a potem składać przysięgę i podpisywać swój akt powołania do nowego rządu. Minister środowiska powiedział kiedyś na antenie Polskiego Radia, że to będzie już rekord, jeśli chodzi o Unię Europejską. Będzie 6 raz odwołany i 6 raz powoływany. No i dożył w tej chwili, jak żartował w rozmowie z Polskim Radiem 24. Nowych dokumentów, które w nikt wcześniej nie było opublikowane. Nie ma żadnych wątpliwości, że pan Romanowski miał świadomość, że stara się uprawić minister w złej wierze. W związku z powyższym cała linia i cała transakcja powinna być 3 miesięcy i końca jej nie widać. Powołanie Mateusza Morawieckiego wcale nie kończy tego bolesnego procesu. Jeszcze 2-3 miesiące, a kto wie, czy nie dłużej będziemy dyskutować o tym, kto kogo zastąpi. Ta układanka na miesiąc. No tak mówią, no, pamiętamy w wrześniu czy w październiku, że też obiecywali w ciągu 2-3 tygodni rozprawić się z rekonstrukcją. No bo i nowo, ale ja się nie wiem, że dobrej popkultury popularności pani premier Beaty Szydło i tak naprawdę nieznanej powodnej i osunięcia rządu. To, że ona zostaje wicepremierem w rządzie Morawieckiego, to wcale nie oznacza, że PiS zamierza jej popularności i rozpoznawalności wśród społeczeństwa
podsumować. Tak naprawdę za chwileczkę zobaczymy, czy premier Morawiecki, nowy premier Morawiecki, będzie starał się ją odsunąć, wyciąć. Sprowadził ją do jakiejś takiej figury, która powinna tylko na pisanie Rady Ministrów. To będzie pokazywało też, że Beata Szydło wpadła w samym PiS-ie mocno w stanie łaski. Czy raczej będzie starał się zrobić ją twarzą swojego rządu, czyli pokazywał, wysyłać ją na odcinek europejski, gdzie jest dobrze odbierana na przeciwko europejskich tych nieżyczliwych przy dostanie się twarzą europejskiej kontrrewolucji, a inna rzecz to te kolorowe rozmowy polityków i komisarzy i urzędników brukselskich, w których uczestniczył Morawiecki. No cóż, ja raczej widziałbym rolę Beaty Szydło jako pielgrzymującej wicepremier po Polsce, spotykającej się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości w różnych tam domach kultury, salach parafialnych i tam przekonywaniem do siebie i utwardzaniem tego elektoratu. Myślę, że salony europejskie to już nie dla Beaty Szydło. Ale zwróć uwagę, jak bardzo pozytywnie oceniali ją chociażby na przykład amerykańscy politycy Partii Konserwatywnej i piszą, nie obrażać, amerykańskie media. Cały czas mówimy o tych komentarzach półprywatnych, które się pojawiają na Twitterze, na portalach społecznościowych, a na pewno odbierano jako ten polityk, który lewicowej Unii Europejskiej. To był polityk, który był dobrze odbierany w bardzo radykalnych ugrupowaniach prawicowych i wśród sympatyków tych ugrupowań. Dla ciebie każdy, kto nie jest lewicowcem, jest bardzo radykalny i bardzo prawicowy. I w tym świetle pewnie też pisze dla ciebie skrajną prawicą, a dla mnie jest ugrupowaniem prawicowy pod względem społecznym. Nie będziemy teraz dyskutować o tym, kto jest prawicą. Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych, Republikanie, którzy pozytywnie odbierali premier Szydło, to nie jest skrajna prawica. Ale to tam Tea Party raczej lubiła. Niekoniecznie. To jest nowy trend w Stanach, który rozszerzył się na całą Europę, dzięki Bogu. Na razie premier Beata Szydło znalazł swoje miejsce obok premiera Mateusza Morawieckiego i stoi między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem Piotrem Glińskim. Właściwie nie zauważyłem żadnej nowej twarzy w tym rzędzie osób chodzących. Była jedna pani ubrana na niebiesko, ale nie wiem, czy to jest z obsługi Pałacu Prezydenckiego, czy też być może jest to nowe stanowisko ministra finansów albo ministra rozwoju. Nie zauważyłem też Jerzego Kwiecińskiego, który do tej pory był typowany na następcę Mateusza Morawieckiego w resorcie rozwoju właśnie, bo jest wiceministrem rozwoju. Z tego by wynikało, że Mateusz Morawiecki przez przynajmniej jeden miesiąc będzie i premierem, i ministrem rozwoju, i ministrem finansów. Super premier. Może no tak, to nie jest oczywiście takie złe. Czekamy też na prezydenta, marszałkowie Sejmu i Senatu już są. Widzę też Joachima Brudzińskiego jako wicemarszałka Sejmu. Są też wicemarszałkowie Senatu i czekamy tylko na prezydenta, aż powoła akt i powoła Mateusza Morawieckiego na nowego premiera. Bardzo zwrócić uwagę też chyba na to, że nominacja dla Morawieckiego paradoksalnie, ale wzmacnia też pozycję Andrzeja Dudy. Morawiecki uliza jego. Jakie są relacje między oboma panami? Bardzo dobre, bardzo ciepłe i to jest pokolenie 400-latków, którzy się świetnie rozumieją. Kowityk jak Morawiecki uchodził za tego jednego z tych, którzy mogą w przyszłości tworzyć obóz prezydencki. No i też są takie złe na Nowogrodzkiej, że ponieważ ten zawy prezesa w ostatnim czasie nie był dobry, a wszyscy wiemy, że nie do końca te informacje, które nas docierają, prawdę są w pełni jawne, że no nie jest, nie zawsze bywa dobrze z Jarosławem Kaczyńskim, zwłaszcza w jego wieku. I być może Nowogrodzka uznała, że rzeczywiście trzeba bardzo pilnie wzmacniać pozycję Andrzeja Dudy jako przyszłego lidera prawicy. Dlatego stąd wyciszenie konfliktów PiS, Duży Pałac, łagodzenie konfliktów Macierewicz, Andrzej Duda i ustawienie na Morawieckiego. Ale nie udało się tylko konfliktu załagodzić, jeśli chodzi o Nowogrodzką. To najważniejszy polityk tej partii już jest w Pałacu Prezydenckim. Właśnie wszedł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Brakuje tylko prezydenta Andrzeja Duda. Jeśli chodzi o konflikt na linii prezydent i minister obrony narodowej, to on wciąż jest, bo tuż potem, jak okazało się, że jest nowy premier, okazało się, że generał Jarosław Kraszewski nie dostaje pozwolenia na wgląd w dokumentację niejawną. Właściwie jest prezydentowi do niczego tak naprawdę
niepotrzebny. To są jego oczy i uszy w resorcie obrony. Więc pytanie, w jaki sposób nowy premier ten konflikt jest w stanie wygasić, bo na razie resort i obrony, no, udaje, że nie ma go w mediach, ale dobrze wiemy, że w mediach stanowisko resortu obrony jest bardzo dobrze i głośno prezentowane. No a pracownicy kancelarii premiera i Biura Bezpieczeństwa Narodowego nieustannie są w mediach, mówiąc o tym, jak to strasznie wygląda źle współpraca z resortem obrony przez resort obrony i ministra Antoniego Macierewicza. Końca nie widać, a tymczasem wszedł prezydent Andrzej Duda. A propos tego konfliktu, no to ja tak odebrałem to odebranie, to ostateczne certyfikatu panu generałowi Kraszewskiemu jako manifestację Antoniego Macierewicza zostaje i nigdzie się nie ruszam, bo niektórzy to odczytywali jako to taki łabędzi śpiew pana ministra, że to się... No jest jeszcze procedura odwołania, którą rozpatrzy nie kto inny jak urząd, no, nowy premier i ludzie powołani przez Mateusza Morawieckiego. No tak, ja to raczej odebrałem jako taką manifestację, no, tego, że trwam na posterunku. Dzisiaj na piątek swój Twitter zapowiedział generał Kukuła, szef Wojsk Obrony Terytorialnej, uważając za najbardziej zafanego człowieka Antoniego Macierewicza, i też pojawiły się kłusy, że skoro teraz generał Kukuła chce nagle opowiedzieć o dwóch latach postępu w budowie Wojsk Obrony Terytorialnej, to może to jest problem z ekipą Antoniego Macierewicza. Aczkolwiek ja tak tego nie zbieram, te dwa lata to jest okres podsumowań. Sam Antoni Macierewicz mówił w cytowanym przez portal niezależna.pl na spotkaniu z członkami klubów Gazety Polskiej, że można mnie tak naprawdę, no, odwoływać, tak? Ja robię swoje, od samego początku mówiłem, że tak będę robił. No i mówi, że można go odwoływać. Jeżeli chcecie, aby Armia Polska była armią polską, a nie armią, która na rozkaz rosyjski oskarża własnych pilotów, że zabili własnego prezydenta, żeby ukryć zbrodnię dokonaną przez kogo innego. Jeżeli chcecie ode mnie, abym ja promował i utrzymywał takich dowódców, żebym tak kształtował Armię Polską, to nigdy tego nie zrobię, miał powiedzieć Antoni Macierewicz. To jest elegancki szantaż moralny. Tak, a z drugiej strony rzeczywiście on nigdy nie ukrywał tego, że Polska i armia i w ogóle, no, potrzebuje oczyszczenia, bo w 1989 roku takiego oczyszczenia nie było, a tęższe głowy mówią, że doprowadzenie do porządku polskich służb, polskiej armii to jest kilka dekad tak naprawdę, żeby wyciągnąć nas z tej fazy opóźnienia. No ja, jak panowie wiedzą, miałem dosyć krytyczne zdanie na temat osiągnięć Antoniego Macierewicza i ta rewolucja kadrowa, którą przeszykował w polskiej armii, jak najbardziej mi się nie podoba. Panowie, przynieśmy się na chwilę do Pałacu Prezydenckiego. Mateusz Morawiecki, tak, Mateusz Morawiecki odbiera aktę powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. I premier, nowy premier Mateusz Morawiecki, właściwie brakuje tylko wotum zaufania, to jutro po expose. Sprawa już właściwie przesądzona, to jest formalność, jeśli chodzi o te prace parlamentarnych. I jest już oficjalnie nowy premier Mateusz Morawiecki. Teraz prezydent będzie odczytywał nazwiska i powoływał kolejnych ministrów, którzy będą składać podobną jak premier Mateusz Morawiecki przysięgę i będą podpisywać tekst roty przysięgi. To zajmuje trochę czasu, a potem jak wszyscy ministrowie zostaną zaprzysiężeni, nastąpi zwyczajowo przemówienie prezydenta i nowego szefa rządu. Czekamy w takim razie na przemówienia głowy państwa i nowego premiera Mateusza Morawieckiego. No i stało się. Dokonany jest ten akt, a w szeregu ministrów, którzy czekają na powołanie, właściwie bez zmian, czyli na nic, zdały się zapowiedzi o tym, że będzie to nie tylko kosmetyczna zmiana dokonana dzisiaj, a więc tak naprawdę Mateusz Morawiecki przyjmuje, no właśnie co, wszystkie konflikty, jakie były do tej pory, których nie udało się ugasić na premier Beaty Szydło? No, to wygląda też, jeżeli rzeczywiście za chwilę okaże się, że żaden z ministrów nie żegna się ze swoją taką, to będzie to sygnał, że szefostwo Prawa i Sprawiedliwości próbuje trochę rozbożyć ten szok, który wywołała nominacja Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że nie wszyscy byli zadowoleni z tej nominacji i być może kolejne roszady w rządzie Prawa i Sprawiedliwości mogłyby zostać odebrane po prostu już jako przesył. I to takie dawkowanie raczej emocji jest. I też zaczynam mieć takie przekonanie, że... To jest taki wybieg pozwalający na oswojenie się z sytuacją w okresie przedświątecznym, świątecznym, na pewno tak trzeba to odczytywać, ale też trzeba to odczytywać oczywiście w kontekście tych konfliktów.
wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości, żeby po prostu ich nie zaostrzeć. Tak? No już Mateusz Morawiecki, jako to obce ciało, już wyjątkowo zdenerwował paru prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Aktyw partyjny też pewnie nie jest specjalnie zadowolony z tej nominacji, więc dodawanie im jeszcze kolejnych motywów, żeby dostać zawału serca, to chyba trochę litości ma szefostwo PiS-u. Prezydent wyraźnie zadowolony z podpisania i z powołania nowego premiera. Właśnie złożył swój podpis. Nie widzę w tym tłumie z gości pani minister Strażyńskiej. Jest, wchodziła, tylko stoi. Nie zmieściła się w karze, ale jest. No cóż, ten optymizm pana prezydenta chyba to jest takie trochę zaprzeczenie. Pamiętam w piątek jedno ze zdjęć, które zostało wrzucone chyba przez kancelarię prezydenta, gdzie pan prezydent, pan premier Morawiecki i marszałkowie Senatu i Sejmu na jednym zdjęciu niezbyt zadowoleni byli z tego, że pozują do jednego zdjęcia, więc chyba te uśmiechy należy odczytywać jako taki urzędowy optymizm w pewnym sensie. Ja myślę, że nie, że Andrzej doskonale teraz wie, że ma swojego premiera, swój rząd, będzie miał duży wpływ na Mateusza Morawieckiego i że może być z tego wyboru zadowolony. No tu podziwiam optymizm Wojtka dotyczący tego, że Andrzej Duda będzie miał wpływ na Mateusza Morawieckiego, bo raczej odczytywałbym to jako Mateusza Morawieckiego, osobę, która jednak będzie przede wszystkim słuchać Jarosława Kaczyńskiego i z nim konsultować swoją politykę. A na razie okazuje się, że jest bardziej niezależny od Jarosława Kaczyńskiego, chociażby to był taki mały przykład. Wczoraj w miesięcznicy Smoleńską najpierw pojechał do Radia Maryja, a dopiero potem trochę spóźniony pojechał na miesięcznicę, co w przypadku polityków ubiegających się o łaski Jarosława Kaczyńskiego może być uznawane za pewien akt desperacji, odwagi, niezależności. A tymczasem spełnia się to, o czym mówili panowie przed chwilą. Mateusz Morawiecki jest super szefem rządu, super premierem, bo po raz drugi składa tekst, przysięgę i podpisuje tekst roty, ponieważ przynajmniej do stycznia Mateusz Morawiecki jest nie tylko premierem, ale też ministrem i finansów, i rozwoju. No, prawdziwy człowiek renesansu, można powiedzieć. Czy to nie jest za duże obciążenie? No wydaje mi się, że... Czy to może jest w sam raz wyzwanie do takiego człowieka, jakim jest Mateusz Morawiecki? No, myślę, że nawet na głowę Mateusza Morawieckiego to może być trochę za dużo. Beata Szydło, wiceprezesem Rady Ministrów. Na razie nie wiemy, czy będzie miała jakąś takę premię... No, raczej nie. Ciekawe, co powiedziała teraz panu prezydentowi na ucho. No tak, mija prezydent teraz nie była zbyt szczęśliwa. I to rzeczywiście nie są te obrazki, jakie oglądaliśmy 2 lata temu. To wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Premier czytuje tekst przysięgi, ma być wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wrócę do pytania w takim razie za chwilę jeszcze o roli premier, ale Mateusz Morawiecki, może to jest idealna rola. 2 resorty na głowie plus szefowanie całemu rządowi i taki podział kompetencji, że trzeba będzie być i za granicą, i w Polsce, i w Warszawie, i wydawać bardzo jasne, klarowne polecenia. Być może Mateusz Morawiecki będzie do tej roli idealnym człowiekiem, biorąc pod uwagę, że zarządzanie ma opanowane. Wydaje mi się, że już samo bycie premierem jest tak zajmującym zajęciem i tak obciążającym, że jeszcze zrzucanie na barki wątły przecież pana premiera dodatkowych obowiązków może być raczej obciążeniem. Tylko w tej chwili ma pełną swobodę. Może robić właściwie, co mu się formalnie podoba. Tak, zgadzam się, ale to oczywiście to, jak będzie wyglądać polityka prowadzona przez Mateusza Morawieckiego, nie będzie jedynie widzimisię i wizją Mateusza Morawieckiego, ale tego, co będzie mu suflować Nowogrodzka. Tak? No bo to trudno uwierzyć, że Mateusz Morawiecki nagle stał się super premierem, nie tylko formalnie, mając kilka resortów pod ręką, będąc premierem, ale też prowadząc absolutnie... No to Wojciech Wybranowski, w takim razie to same pytanie do pana i kontynuując wątek, który poruszył Tomasz Walczak. Czy Mateusz Morawiecki będzie super premierem, który też będzie miał super super możliwości podejmowania decyzji na poziomie już takim wyższym, może z imprimatur prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, na pewno Morawiecki może być przykładem człowieka, który chyba najszybciej w historii po 89 roku, będąc człowiekiem znikąd na scenie politycznej, zdobył olbrzymie wpływy. Natomiast do bycia superpromiany wydaje mi się, że to tak naprawdę jest okres miesiąca do półtora, przy czym trzeba pamiętać, że za chwileczkę mamy święta Bożego Narodzenia i okres noworoczny, kiedy w polityce, również tej europejskiej, niewiele się dzieje. To jest okres wyciszenia, kiedy ludzie nie włączają wiadomości, nie chcą słuchać tego, co się dzieje w polityce. To jest również okres, kiedy z politycy rozjeżdżają się do domu. To będzie czas dla Morawieckiego na spotkanie się z ministrami swojego rządu, na podjęcie pewnych decyzji personalnych i myślę, że 5 stycznia to jest ta data o wiele ważniejsza niż dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o nowy rząd, i wtedy poznamy tak naprawdę
rzeczywisty skład tego rządu, z którym Morawiecki będzie pracować przez najbliższe dwa lata. W czasie naszej debaty... kto troszeczkę odciąży w obowiązkach Morawieckiego. W czasie naszej debaty wicepremierem został nie tylko Beata Szydło, ale także raz jeszcze Piotr Gliński jest także wicepremierem. Tam kolejni ministrowie przyjmują akty powołania przez prezydenta na stanowisko nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Właściwie z jedną zmianą, która dotyczy wicepremier Beaty Szydło. Mam uczucie déjà vu, jakbym oglądał 16 listopada 2015 roku, kiedy powoływany był rząd Beaty Szydło przez prezydenta Andrzeja Dudę. Te same twarze, te same nazwiska, z tą jedną różnicą, że premier Beata Szydło jest wicepremierem, a premierem jest były wicepremier Mateusz Morawiecki. I z tą jeszcze jedną różnicą, taką znamienną, że jest zdecydowanie mniej radości w Pałacu Prezydenckim. No cóż, wiele musi się zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Widać, że te przetasowania w rządzie, no, na razie jakoś niespecjalnie wychodzą, jeśli chodzi o jakąś zmianę treści, bo na razie tylko forma się trochę zmienia, tak? Formą jest to, że po prostu światowiec Morawiecki będzie teraz premierem, a nie wicepremierem. No ja mam takie wrażenie, że to też zwiastuje trochę to, że próżno oczekiwać, bo przynajmniej na razie, czekamy tak, cały czas na styczeń i na tą głębszą rekonstrukcję rządu, która obejmie różnych ministrów, ale na razie wszystko zostaje po staremu. Tak? Najbliższy miesiąc raczej będziemy słyszeć to samo, co słyszeliśmy przez ostatnie dwa lata. No i a propos jeszcze tego zaprzysiężenia 16 listopada 2015 roku, ja pamiętam, że wtedy... To za chwilę, panie redaktorze, bo jeśli chodzi o to déjà vu i to, że wszystko zostaje po staremu, to po staremu zostaje też minister rolnictwa. Dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Mówił były już teraz znowu po raz kolejny minister rolnictwa, ale w rządzie Mateusza Morawieckiego Krzysztof Jurgiel. No kolejna rzecz, która właściwie nic się nie zmieniła. Przerwałem panu redaktorowi. Chce pan dokończyć myśl? Przyznam szczerze, że trochę mnie uciekła, więc możemy... Przepraszam najmocniej. Zadaję głos na razie Wojtkowi, kolejni... biorę myśli. Chcieliśmy zauważyć, że kolejni ministrowie, tak naprawdę, którzy wykonywali tego aktu dwa lata temu, dokonują tego aktu ponownie i właściwie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że premierem jest zupełnie inna osoba. A teraz Andrzej Adamczyk, bardzo krytykowany i typowany do dymisji minister infrastruktury, kolejny raz dostaje akt powołania na ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego, Wojciech Wybranowski. Myślę, że nie ma takiej radości, takiego entuzjazmu w tym gabinecie, głównie dlatego, że członkowie rządu wiedzą, że to powołanie tak naprawdę to jest na ten okres przejściowy, na okres miesiąca i że tak naprawdę... Ilu z nich może mieć takie przeświadczenie, pana zdaniem? Znając kulisy, częściowo znając kulisy razu do Nowogrodzkiej i tego, co się mówi w samym PiSie, że jednak Jarosław Kaczyński już w lipcu zapowiadał, że jesienią, to się rzeczywiście przeciągnęło do grudnia i przeciągnie się jeszcze, będzie dokonana ocena pracy kilku resortów i kilku ministrów na pewno nie obroni swojego stanowiska. Z tego wynika, że ta zmiana muszą nastąpić. Znaczy nie ma sensu robić rekonstrukcji, zmieniając wyłącznie samego premiera. Gdyby PiS chciał to zrobić, uznał, że jest potrzebna wizerunkowa zmiana i zastąpienie Beaty Szydło, jak mój Tomek, światowcem Morawieckim, to po prostu by to zrobiono jednego dnia, ogłaszając, że pani premier z jakichś tam powodów osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, jakichkolwiek innych, desygnowania do innych zadań, zostanie wicepremierem, a Morawiecki będzie premierem. I nie robiono by z takich wielkich medialnych potrzeb wokół rekonstrukcji rządu bez zmiany chociażby dwóch najsłabszych ministrów. W tej chwili PiS jest zmuszony już tak naprawdę, nawet gdyby nie chciał przynajmniej jednego, dwóch, trzech ministrów poświęcić na żer opinii publicznej, dokonać tej rekonstrukcji. No i doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie nikt nie jest poświęcony. Mówiło się od wielu miesięcy o kilku nazwiskach, to porządno w nazwiskach kilku ministrów, nie wspominając już o ministrze środowiska czy ministrze rolnictwa i ministrze infrastruktury. W tej chwili swoje powołanie odbiera minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. O jego odwołaniu też się mówiło. No i na razie wszystko jest, zostaje po staremu. Od kilku tygodni współpracownicy ministra Anny Starzyńskiej otrzymują od pana Błaszczaka i ludzi pana Brodzińskiego, czyli ludzi ulokowanych do tej pory w kancelarii premiera, też było polecenie, że mają przekazywać kompetencje, informacje, prace, które robił resort cyfryzacji. A tymczasem minister Anna Strażyńska jest w kolejce do odebrania aktu. Natomiast jest pewnie w tej kolejce na te kilka tygodni resort ministra cyfryzacji padnie łupem. Czy dla panów to jest, czy dla pana jest to oczywiste? Tak, jaki to ma sens? Ja się założyłem. Gdybyśmy mieli tłumaczyć słuchaczom, wyborcom, na czym to polega, jaki to ma sens? Ja się założyłem o to, że pani minister Anna Strażyńska, którą bardzo dobrze cenię, odejdzie z rządu. No, musiałem dokonać wpłaty na szlachetną paczkę z tej okazji, ponieważ mój szanowny
interlokutor powiedział, że skoro jest w rządzie, no to w takim razie płać, ale też zadeklarował, że w styczniu, jeżeli rzeczywiście odejdzie z tego rządu, to on też dokona wpłaty. Ale też on nie będzie miał szlachetną paczkę w swoim domu. Tak jest, natomiast wierzę do tego, że takie zmiany tak naprawdę nie są niczym nowym, jeżeli chodzi o gabinety polityczne. Tomek powiedział, że zmienia się forma, a nie zmienia się narracja, ale ta narracja przez 2 lata przynosiła sukcesy rządowe PiS-u przez wysokie notowania rządu, dobra popularność, wysoka rozpoznawalność i popularność Beaty Szydło, to był efektem narracji jej gabinetu. W tej chwili ona będzie wicepremierem, pewnie będzie dalej odpowiadać za pewnego rodzaju narrację, być może rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, obliczono na rynek wewnętrzny Polski, natomiast zmieni się tylko forma, którą będzie prezentował teraz wicepremier, premier już, przepraszam, Morawiecki, premier, wicepremier. Nie możemy przywyknąć do tego. Premier Morawiecki. Przypomnę tylko, że nie będzie to nowatorskie odkrycie, bo pisała też o tym pani minister Jakubowska swoim na Twitterze parę dni temu, że przecież takie zmiany były też w rządzie SLD, kiedy Cimoszewicz, będąc premierem, zostawał ministra spraw wewnętrznych. Dużo w takim razie do wyjaśnienia będzie miało Prawo i Sprawiedliwość swoim wyborcom. Kolejny minister Marek Gróbarczyk odebrał notę powołującą go jak powołania na ministra, a teraz wspomniana minister cyfryzacji, Anna Strażyńska, która jak panowie się no, niemal zakładają nawet w styczniu, pożegna się ze swoim urzędem. Przez kilka tygodni będzie jeszcze ministrem cyfryzacji, czyli to będzie taki czas przekazywania kompetencji przez poszczególnych ministerów, na przykład do stycznia, ewentualnie godzenia się swoim własnym losem już ostatecznie. Czy te decyzje, zdaniem panów, już zostały podjęte, kto w styczniu odejdzie, czy jeszcze nie potrwają jakieś negocjacje, może zakulisowe jakieś rozgrywki i próba walki do ostatniej chwili o swoje stanowisko? Wracając do tego, co się działo po zmianie premiera i tego przedłużającego się procesu zmian, który wynikał moim zdaniem przede wszystkim z tych wewnętrznych tarć w Prawie i Sprawiedliwości. Najbliższy miesiąc też, jeżeli ta zmiana oczywiście w styczniu nastąpi, też raczej będzie czasem ostrych walk frakcyjnych, podziału łupów, targowania się kto co dostanie, komu co się należy. Raczej spokoju na święta większość polityków Prawa i Sprawiedliwości mieć nie będzie, aż na pewno nie będą mieli tego spokoju. A obywatele będą mieć spokój na święta? Obywatele, obywatele RP, bo to zimę. Spokojnie. No, obywatele RP nie mają raczej spokoju. Obywatele, którzy dymią na ulicach. Ja już mam wrażenie, że obywatele... Już jutro w Warszawie przed Sejm i Senat, więc raczej spokoju mieć się nie będą. No, kto wie, życzymy im spokoju. Jeżeli chodzi o obywateli naszego pięknego kraju, no to... Obywateli w ogóle. Obywateli w ogóle 38 milionów naszych współrodaków, którzy interesują się polityką. Tak, wydaje mi się, że już będą mieli spokój, no bo już mają trochę dosyć tego, co się dzieje wokół tego dzieje. To jest tak się już nudne stało, jak po prostu najgorsza telenowela. A tymczasem minister sportu Witold Mańka ponownie zostaje ministrem sportu. Drugi raz w swojej historii. Nie pobije ministra Jana Szyszki. Tak, czy ministrowie dostaną o sprawę? No chyba tam jest jakieś wyrównanie, tam, jeśli chodzi o to, ale to zobaczymy. W każdym razie... W związku z odwołaniem z pewnością przysługuje im prawo do odprawy, ale nie mogą go nie wziąć. To Mateusz Morawiecki zarabiał dziennie 10 tysięcy złotych, a zrezygnował z takich zarobków po to, żeby być wicepremierem, a teraz premierem, i swoje uposażenie przekazywał i część dochodów na cele charytatywne jako wicepremier w rządzie premier Beaty Szydło. Wciąż rzeczywiście trudno się przyzwyczaić. Nawet jeśli mają ministrowie prawo do odprawy, to pewnie niedługo będą bardzo poważnie zlustrowani, czy z tego prawa skorzystali, czy też nie. A wracając jeszcze do naszych obywateli, tego, czy będą mieli spokój na święta, myślę, że tak jak wspomniałem, już są zmęczeni tą rekonstrukcją. Już... No, rekonstrukcja praktycznie za nami, jeszcze wystąpienie prezydenta i premiera. Coraz mniej się ekscytują tym, co tam się dzieje w rządzie. Reforma sądów też praktycznie za nami, brakuje jeszcze zgody Senatu i podpisu prezydenta. Ordynacja wyborcza będzie jeszcze przed nami, ale właściwie coraz mniej zostaje tych miejsc konfliktowych, tak mi się wydaje, przynajmniej do końca tego roku. No tak, to będzie kwestia, kiedy te informacje o rekonstrukcji tak naprawdę znikną z mediów, bo okres świąt, bo tak jak powiedział Tomek, ludzie się już nie pasjonują, już generalnie się nie pasjonowali, teraz była taka, to był dobrze odbierany rząd przez większą część opinii publicznej i to nie były emocje na zasadzie takiej, czy zastąpi ktoś fatalnego ministra, jakiś dobry kandydat na ministra, tylko raczej a kto, a może się założymy, a ten zostanie, a dlaczego.
To będą teraz kuluarowe rozmowy, kuluarowe negocjacje, pewnie niekiedy bardzo ostre. No i będzie na światło dzienne na pewno wychodzić. Znaczy ja się zastanawiam... Znaczy, jeżeli mogę dokończyć, tylko pan redaktor wspomniał, że ta rekonstrukcja ma być dzisiaj, a znowu musi okolić dacie 5 stycznia, ale proszę zwrócić uwagę, że Krzysztof Czerski... A 5 stycznia, tak? 5 stycznia, już coś konkretnego Krzysztof, znowu? Tak, taki źródło, taki informacje słyszałem. Krzysztof Czerski na przykład dopiero kilka dni temu dostał propozycję oficjalnie, już nie ogłoszono kilka dni temu, że dostał propozycję, żeby został ministrem zagranicznych. Potwierdziło to i kancelaria premiera, i Nowogrodzka, i Duży Pałac. I tak naprawdę podejrzewam, że to jeszcze, jeżeli też ta oferta padła kilka dni temu, to jeszcze nie ustalono warunków, na których miałoby się to odbyć, z zakresu kompetencji, z zakresu współpracy, tego, czy nadal by na przykład współpracował z Dużym Pałacem, a jak miał być udział w tym w polityce zagranicznej prezydenta, jak i jego byłego prezydenckiego ministra, prawda? I to są kwestie, które będą ustalone w ciągu najbliższych przedświątecznych tygodni. Mnie jedna rzecz zastanawia. Tomasz Walczak. Tutaj wielokrotnie powtarzam, że jakby rząd, który zajmuje się tylko sobą, to jest fatalny rząd, bo przede wszystkim ma się obywatelami zajmować i już ta epopeja rekonstrukcyjna no, nie zajmuje się obywatelami. No na razie nie słyszę o genialnych pomysłach, które miałyby jakoś polepszyć życie naszych obywateli. I właśnie to zastanawiam się, co po tej rekonstrukcji, kiedy ona się już wreszcie dokona, już czy się pomijają, że wzrost gospodarczy 500+, no tak, ale to już plus, było, to już pensje, jest. Wyższe emerytury no niż tak. U nas po prawej stronie jest troszeczkę inna teoria, że bardzo bolesny rząd, który zajmuje się sam sobą, a nie zajmuje się obywatelami. No tak, no co kto lubi, ja chciałbym, żeby... Jest jeszcze wiele rzeczy do zmienienia w tym kraju i zastanawiam się, czy po tej rekonstrukcji, kiedy się już w Polsce, tak, w tym kraju, w Polsce, w Rzeczypospolitej Polskiej, zastanawiam się po prostu, jaki będzie kolejny krok, który porwie tłumy, tak, no. Pierwsze dwa lata upłynęły pod znakiem 500+, który, jak wiemy, no, sprawił, że Prawo i Sprawiedliwość się detronizuje wszystkich innych w sondażach. Który sprawił, że w większości Polaków żyje się dużo lepiej. To nie ma co do tego wątpliwości, tak, ale 500+ to już jest, to działa, całe szczęście, poprawia los ludzi. Ludzie tylko przyzwyczajają. Zastanawiam się, czy na te kolejne dwa lata, które zostały Prawo i Sprawiedliwości u władzy, czy znajdzie się coś, co równie silnie pobudzi emocje i wzbudzi taki entuzjazm społeczny, jak zrobiło to 500+. Bo po tej rekonstrukcji wydawałoby się, że logicznym też ciągiem będzie właśnie znalezienie jakiegoś nowego modus vivendi, mieszkanie, tak? Mieszkanie plus no właśnie, konstytucja dla przedsiębiorców. No tak, no to mówmy się, że konstytucja dla przedsiębiorców interesuje tylko... Na etapie wdrażania, ewentualnie oddawania, na etapie wykończenia i mieszkanie i konstytucja dla biznesu. No tak, no to mieszkanie plus, nawet już w samym Prawie Sprawiedliwości są sceptyczne głosy co do tego, że za wolno to wszystko idzie. I rzeczywiście chyba 400 pierwszych mieszkań zostało oddanych i na razie nie widać, żeby ten program jakoś zamienił się w wielki projekt. Jeden z powodów zmiany. No tak, no ale też nie sądzę, żeby w ciągu tych dwóch lat udało się zbudować tyle mieszkań, żeby jakoś realnie wpłynąć na życie ludzi. Na pewno nie w takim stopniu, jak wpłynęło 500+. I tak się właśnie starałem, mówię, co wymyśli Prawo i Sprawiedliwość, żeby te tłumy ze sobą porwać i utrzymać to wysokie poparcie. No bo no może się okazać, że ten serial rekonstrukcyjny sprawi, że w jakimś letarg wpadnie Prawo i Sprawiedliwość. Mówię, od zajmowania się samym sobą już może zabraknąć siły, żeby wprowadzać kolejne jakieś rewolucyjne zmiany, które wpłyną na życie zwykłych ludzi. Ja bym się mojego kolegi nie bagatelizował pomysłów Morawieckiego, ile uda mu się je zrealizować, poprawiając sytuację przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście podkreślam, ile uda mu się je zrealizować, bo na razie jego zapowiedzi innowacyjnej Polski, łatwiej dostępie do kredytów bankowych, do informacji gospodarczej są tylko i wyłącznie zapowiedziami. Natomiast jeżeli uda mu się poprawić sytuację przedsiębiorców, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to wpłynie to również na sytuację finansową pracowników wielu firm. Poprawi to sytuację finansową i to również będzie odbierane jako sukces rządu. Ja już bym nie dramatyzował tak z tą sytuacją. Przedsiębiorców mają całkiem nieźle w tym kraju, więc skupianie się na przedsiębiorcach... W Polsce. W Polsce. Niech będzie się Wojciech Wendranowski. Tymczasem kolejni ministrowie, dodam, odbierają akty powołania i składają przysięgę. W kancelarii premiera zostaje i Beata Kempa, i Elżbieta Witek, i Henryk Kowalczyk, jak się okazuje, też jest wciąż ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ministrem jest także jako koordynator służb specjalnych, tak jak był przedtem Mariusz Kamiński. Spodziewamy się za chwilę wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, co też takiego powie głowa państwa, a potem wystąpienia nowego premiera Mateusza Morawieckiego. No ja pamiętam, że po tym ostatnim powołaniu, praca myśl, która mnie umknęła wcześniej, pamiętam, że po tamtym powołaniu rządu w przemówieniu pana prezydenta pojawiły się wierno poddańcze, wręcz hołdy składane Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówię o tym geniuszu, który stworzył ten rząd. Powtórka programu. Autopromocja. Kiedy zima atakuje mrozem,
nieprzyjemną aurą. Wsiada w zakupiony przez siebie autobus, jedzie pomagać bezdomnym. Doktor Radosław Hoffman, pracownik Uniwersytetu Handlowego w Poznaniu, będzie moim gościem już dziś o 20:35. Maciej Woźniakiewicz, Społeczeństwo Obywatelskie, Reaktywacja, zapraszam. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię się trochę zgubić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżajcie, mój, nam nie nada ujeżdżać. Czyli my nie powinniśmy, Słowianie, emigrować, mój. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19:15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Komisja zarekomendowała w nocy całej Izbie przyjęcie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Komisja zakończyła posiedzenie około pół godziny temu. Wcześniej komisja przyjęła bez poprawek prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ustawy został przegłosowany 7 głosami senatorów z Prawa i Sprawiedliwości wobec 2 głosów przeciw z Platformy Obywatelskiej. Podczas debaty wypowiedział się m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który uważa, że wybór członków KRS przez posłów jest zgodny z konstytucją. Ta legitymacja pochodząca właśnie z tego, że przedstawiciele narodu dokonują, czyli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak konstytucja wprost stanowi, wyboru przedstawicieli do KRS-u, to jest wzmocnienie tej legitymacji demokratycznej. Innego zdania jest senator PO Bogdan Klich. To nie jest sanacja wymiaru sprawiedliwości, to jest egzekucja polskich sądów. Jeszcze raz, to nie jest żadna sanacja, tylko egzekucja niezależnego sądownictwa w Polsce. Jeśli oba projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym zostaną przyjęte dziś przez komisję, jeszcze po południu Senat zajmie się nimi na rozpoczynającym się posiedzeniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion powiedział, że to najwyższy odczyt od 5 lat. Jak się spojrzy w raport, to widać, że przede wszystkim ceny żywności 6,5% rok do roku wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,1%. Widać wyraźnie, że to ceny żywności. Również transport dołożył swoje, no i ceny energii elektrycznej. Za to z drugą stronę podziałały, o dziwo, odzież i obuwie. No i to jest dobra informacja, no bo taniej żeśmy się ubierali. W opinii Kuczyńskiego w przyszłym roku inflacja może jeszcze wzrosnąć. Również był opublikowany raport BIEC-u, takiej firmy analitycznej polskiej, której już chyba 5. czy 6. raz z rzędu wzrósł wskaźnik wyprzedzający inflacji i BIEC twierdzi, że właśnie presja inflacyjna narasta z dwóch powodów. Po pierwsze, że lepiej zarabiamy, a po drugie, że przedsiębiorstwa muszą podnosić ceny, dlatego że koszty pracy i koszty surowców są coraz wyższe i ta inflacja producencka jest też coraz wyższa. To powoduje presję inflacyjną, która będzie działała w przyszłym roku również mocno. Ostatni odczyt jest zgodny z tak zwanym szacunkiem Flash, który był opublikowany 30 listopada. Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczy ponad 81 milionów euro na sieci tramwajowe i tabor w Toruniu i Wrocławiu. Finansowe wsparcie będzie wypłacone z Unijnego Funduszu Spójności. Beata Płomecka. Komisarz do spraw polityki regionalnej napisała w oświadczeniu, że te inwestycje usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Pomogą też w osiągnięciu unijnego celu dotyczącego mobilności ekologicznej, dodała Corina Cretu. 45 milionów euro otrzyma Toruń na zakup 5 tramwajów, 20 autobusów elektrycznych i hybrydowych, a także na renowację starych torów tramwajowych i budowę nowego połączenia tramwajowego z centrum miasta do
północnego osiedla. Dotacja dla Wrocławia wynosi ponad 36 milionów euro. Dzięki niej stary tabor tramwajowy zostanie zastąpiony 56 nowymi energooszczędnymi tramwajami. W oświadczeniu unijnej komisarz czytamy, że ta inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza i mobilności w mieście, ale też sprawi, że komunikacja miejska będzie łatwiej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Los Angeles ogłoszono nominacje do nagród filmowych Złote Globy. Najwięcej otrzymał amerykański obraz Guillermo del Toro Kształt Wody, a wśród nominowanych jest także polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Kształt Wody otrzymał 7 nominacji do Złotych Globów, w tym za reżyserię dla Guillermo del Toro oraz za najlepszy dramat. W tej głównej kategorii będzie on rywalizować z Czwartą Władzą Stevena Spielberga, Dunkierką Christophera Nolana, filmem Tamte Dni, Tamte Noce Luki Guadagnino oraz Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. O miano najlepszej komedii walczyć będą m.in. Lady Bird, Król Rozrywki oraz Uciekaj. Do Złotych Globów w kategorii aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep, Emma Stone i Helen Mirren. Opowiadający o życiu Vincenta Van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować z takimi hitami kinowymi jak Coco czy Dzieciak rządzi. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 90 dziennikarzy z całego świata. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się w Los Angeles 7 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na Podkarpaciu, opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na zachodzie i północy do 12 na Śląsku Opolskim i Górnym, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany. Na południu silny i porywisty, a w górach chłodny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3 na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do audycji Rządy Pieniądza. Arkadiusz Egielt i jego goście. Powtórka programu. Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień witam serdecznie. Witam również pana Arkadiusza Pączkę, pracodawcę RP. Dzień dobry. No i czekam jeszcze na pana Sławomira Chorwaczewskiego. Dojdzie i zaczynamy. Ja mam takie pytanie, bo to, że mamy nowego premiera, to już wszyscy wiedzą. To, że jutro będzie expose, to wszyscy wiedzą, ale nikt nie wie, kto obejmie super resort finansów i rozwoju. A ile będzie super resort? A, no właśnie, to dobre pytanie. Tak, no jakby... Agnieszka Durlik. Przedsiębiorcy, cieszymy się, że minister rozwoju, dotychczasowy minister finansów został premierem. Miejmy nadzieję, że będzie pamiętał o wszystkich tych deklaracjach, które złożył przedsiębiorcom i doceni ich rolę w tworzeniu silnej gospodarki w Polsce i utrzymaniu pozycji Polski jako takiego lidera Europy Środkowo-Wschodniej. Co do resortów, wydaje się, że jednak będą rozłączone, że będziemy mieć Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Czyli to był zły pomysł? Połączenie To nie jest kwestia złego pomysłu. Wydaje się, że był to kierunek, który został przyjęty bardziej z uwagi na osobę pana premiera Morawieckiego. I teraz wydaje się, że będzie, znaczy nigdy nie doszło do integracji tych dwóch resortów, to trzeba pamiętać, że one pozostały strukturalnie dwoma różnymi resortami. Wydaje się, że te doniesienia, które mówią o dotychczasowym szefie PFR-u, czy też sekretarzu stanu w ministerstwie, czy chodzi o Ministerstwo Finansów i panu ministrze Kwiecińskim, mogą się okazać prawdziwe, to byłoby dobrze, gdyby ktoś z Ministerstwa Rozwoju jakby objął tą funkcję. Nie do końca jestem przekonana co do tego, czy ktoś z zewnątrz byłby tutaj dobrym rozwiązaniem. Czy ja dobrze zrozumiałem? Ministerstwo Rozwoju, pan wiceminister dotychczasowy Jerzy Kwieciński, a Ministerstwo Finansów? Tutaj no spekulacje mówią o dotychczasowym szefie PFR-u, natomiast to zobaczymy. I jutro się pewno dowiemy. Pan Arkadiusz Pączka. Nie, no zgadzam się. Ja myślę, że to, że był taki super resort, było potrzebą tamtej koncepcji politycznej, czyli powierzenia funkcji ministerstwu panu premierowi Morawieckiemu, a z drugiej strony był drugi wicepremier do spraw, w cudzysłowie mówię, społecznych, pani Rafalska, tak? To były te dwa obszary, czyli kwestia spraw społecznych i spraw gospodarczych. I w moim przekonaniu, jeżeli teraz premierem rządu będzie osoba, która odpowiadała za stery gospodarcze, to myślę, że
zasadne będzie z różnych względów rozdzielenie Ministerstwa Finansów i na Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju, czyli tego dużego super resortu. Tym bardziej, że wytyczona jest ścieżka działań dla Ministerstwa Rozwoju w postaci planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli planu Morawieckiego. Wytyczona jest ścieżka działań też dla Ministerstwa Finansów, czyli uszczelnienie systemu podatkowego, dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. A da się jeszcze dalej uszczelnić? Wydaje mi się, że w przestrzeni trochę jest, natomiast ja mam obawy, żeby to uszczelnienie było kosztem przedsiębiorców, żeby ta polityka, żeby ta polityka fiskalna w tym zakresie nie zdominowała w kontekście odczuwanym przez przedsiębiorców. W tym kontekście wydaje mi się, że jeżeli mamy te dwa resorty, Ministerstwo Rozwoju z takim planem działania określony w planie Morawieckiego, Ministerstwo Finansów z określonymi działaniami w zakresie uszczelnienia podatków, oczywiście mogą się pojawiać w przestrzeni inne kwestie ad hoc bardzo istotne, no ale myślę, że premier Morawiecki nadzorując te dwa resorty i dobierający pewnie współpracowników na ministrów z dotychczasowego kręgu osób, przecież spokojnie będzie nadzorował oba te strukturalne i bardzo istotne działania w ramach rządu. Wszystkie będzie nadzorował. No właśnie to chciałem powiedzieć. Ale będzie dużo dozę opatrzył monitoringu. No pamiętajmy, że minister finansów jest bardzo istotnym elementem zawsze w gabinecie, tak? Pamiętajmy, że mamy rok samorządowy. Będą różne, bardzo różne zapotrzebowania społeczne. Tak więc bardzo duża rola będzie ministra finansów w przyszłym roku. Czy to też jest pewne wyzwanie dla pana premiera Morawieckiego? Do tej pory zarządzał dość obszernym obszarem. Natomiast w tej chwili przed nim wyzwanie jest większe, również polegające na tym, aby jednak część swoich zadań scedować i nimi zarządzać z poziomu supermenadżera. I tutaj też to jest wyzwanie, które myślę przed nim. Pamiętajmy, że bardzo dużo też zależy od expose, w którym będą określone te cele, tak? Ja domyślam się, że to będzie też ukierunkowanie na kolejną kadencję tego rządu i tam będziemy widzieli, w które obszary będzie bardzo silny nacisk na działania i na całą politykę rządu pod autorstwem premiera Morawieckiego. Już pewne informacje mamy, tak? Właśnie, czyli? Czyli ulgi podatkowe, które miałyby się pojawić, to już jest ten, powiedzmy, kolejny ponad temat. Ponad 20 ulg i zwolnień od podatku. Zastanawiałem się... To jest ta polityka fiskalna, że zabieramy... Zastanawiałem się, jak przeczytałem tą informację, skąd na to wszystko weźmiemy pieniądze. Ale witamy pana Sławomira Chorwaczewskiego. Dobry, kłaniam czysko. Panie Sławomirze, Jerzy Kwieciński, minister rozwoju. Mateusz Morawiecki zarządzał przez wiele lat bankiem, i to dużym bankiem, a bank to jest specyficzna organizacja. Nie pozwoli mi pan zadać pytanie. Tak, celowo, przepraszam panie redaktorze, to tak z uwagi na to, że przepraszam wszystkich państwa za opóźnienie z mojej strony. Każdy bank ma to do siebie, że jest bardzo skomplikowanym organizmem z jednej strony, zawiera w sobie praktycznie różnego rodzaju, nazwijmy to, działy gospodarki narodowej, ich odzwierciedlenie, tak jak to jest w budżecie państwa i tak jak jest w strukturze działania rządu. Z drugiej strony bank ma to do siebie, że pożycza pieniądze różnym sektorom gospodarki. No tak, ale państwo to nie bank. I tak, to nie bank, niemniej jednak struktura państwa, pomijając aspekty związane z tym, że jest to inna instytucja, niemniej jednak jest to bardzo dokładne odzwierciedlenie tego, co się dzieje w gospodarce, jeżeli chodzi o państwo czy gospodarki, tego, co się dzieje w państwie. Również kwestie polityczne, bo jeżeli powiemy, że rząd musi zwracać uwagę na swoje zaplecze polityczne, a z drugiej strony na oponentów politycznych, bardzo podobnie jest w banku, bo tam również są właściciele banku, którzy, nazwijmy to, są swego rodzaju zapleczem politycznym, a z drugiej strony są oponenci, czyli po pierwsze inne banki, a ponadto te wszystkie osoby, które w ramach banku oczywiście bardzo chętnie zajęłyby stanowisko, które na przykład w danym momencie prezes zajmuje, więc wydaje mi się, pan prezes banku, czyli jako tutaj w tym momencie prezes Rady Ministrów. Premier Morawiecki, tak. Prezes w sensie prezes banku, dlatego że pan
pan prezes Morawiecki, będąc prezesem banku przez bardzo wiele lat, był w takiej pozycji jak szef zarządzający większym skomplikowanym organizmem. Dzisiaj jako premier, za chwilę, w pełnym tego słowa znaczeniu, z rządem najprawdopodobniej z dobrze przyjętym expose, będzie w bardzo podobnej sytuacji, ale w odzwierciedleniu do państwa, więc tutaj absolutnie ja się nie boję żadnych kwestii związanych z nieumiejętnością poradzenia sobie z tym skomplikowanym organizmem, jakim jest państwo, bo jak mówię, jako prezes banku sobie poradził i to w dużym banku. Niemniej jednak daleki byłbym od porównywania zarządzania bankiem od zarządzania rządem. Jedną zasadniczą uwagę i niestety to hasło, które gdzieś tam nam się przewija w tym systemie polskiej administracji, ta Polska resortowa, może okazać się bardziej